Dobry wieczór Państwu. Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku moich analiz wszystkich utworów Fryderyka Chopina. Dzisiaj rozmawiamy o tej oto błyskotce. Wystarczy na razie. Etiuda F-dur, opus 10, numer 8. Jaka trudność w tej etiudzie? Jaką trudność prezentuje ta etiuda, to chyba widać gołym okiem, zwłaszcza gdy jesteście Państwo wszyscy tak blisko. Prawa ręka, bardzo szybkie tempo, cały czas gra szybko. Gdybym grał całą etiudę, proszę Państwa, od początku do końca, prawa ręka praktycznie z jednym tylko wyjątkiem, jednym taktem, poza jednym taktem, tuż przed kodą, cały czas gra szesnastki, szybkie tempo, a więc pierwsza trudność, szybkie myślenie, dobra artykulacja dobra wytrzymałość przede wszystkim, a więc dobra technika. Aby tą etiudę zagrać od początku do końca bez bólu w ręce, grając bardzo szybko, trzeba wytrzymałość ręki i dobrą technikę, a więc luźny aparat. Ale ten problem jeszcze większy nawet mieliśmy w etiudzie pierwszej C-dur, kiedy pamiętacie Państwo, prawa ręka bez przerwy od początku do końca cały czas gra szybko i głośno. Pamiętamy... Jest pewne podobieństwo tych dwóch etiud w pewnym sensie, ale jednak ta etiuda przedstawia sobą inne trudności niż ta pierwsza. Tą trudność, którą powiedziałem, to jest taka trudność, którą każdy meloman gołym okiem zobaczy. Ale te filmy mają sens tylko wtedy, kiedy w każdym z nich odkryje dla Państwa coś nowego. Dla Państwa, zwłaszcza, którzy nie są muzykami, pianistami, którzy sami tego nie grają, tylko chcą się dowiedzieć czegoś więcej od strony pianisty, prawda? Pianisty, wykonawcy, pianisty, który musiał się tego utworu sam nauczyć, żeby potem o nim Państwu mówić. W moim przypadku tak właśnie było. Jak wiele z tych etiud, także i tą, nauczyłem się tylko na potrzeby tego filmu, a następnie oczywiście na potrzeby nagrania, bo będę nagrywał wszystkie kiedyś, ale to zobaczymy. Więc poznałem trudności i poznałem geniusz od środka. Poznałem sposób myślenia Fryderyka Chopina, który oczywiście myślał o tym, żeby to było trudne, ale przede wszystkim o tym, żeby to było piękne, ale jeszcze przed tym wszystkim o tym, żeby rozwijało technikę, różne rodzaje techniki. I znów mamy tutaj, proszę Państwa, do czynienia przede wszystkim z takim problemem pianistycznym, który wszyscy muszą pianiści młodzi przejść, a który dość często jest wprowadzany trochę za wcześnie. Tutaj widzimy, że Chopin naprawdę był bardzo mądry, ponieważ dopiero w etiudzie ósmej, po przejściu tych wszystkich koszmarnych siedmiu etiud, mamy ten właśnie problem. Co to jest za problem? Jest to problem, proszę Państwa, podkładania kciuka pod inne palce. Jest to, używa się tego oczywiście w gamach, w pasażach, jest to bardzo ważne. Wygląda to tak, że oczywiście jak mamy pięć palców, no to możemy nimi zagrać pięć dźwięków. Po czym kończą nam się palce, bo Pan Bóg nam więcej nie dał. I co możemy zrobić? Jeżeli chcemy zagrać więcej dźwięków w górę, po dojściu do ostatniego musimy podłożyć kciuk, aby zagrał kolejny palec, czyli jakby zmienić pozycję ręki. Skrzypkowie również mają coś podobnego. Oni mają pozycję,
i które zmieniają w zależności od tego, czy idą do góry, na dół. Dlatego widzimy te ręce skrzypków skaczące, a tak naprawdę one są w jednej pozycji, grają tak palcami, nie ruszają się, po czym przeskakują na inną pozycję i ruszają się znów. To samo jest na fortepianie. Pozycje. I problem właśnie zmiany pozycji polega na tym, że należy podłożyć kciuk pod palce, czyli w taki sposób, tak? W taki sposób. Dlaczego to jest trudne? No dlatego, że spróbujcie sobie Państwo tak zrobić, że i kciuk, gdy gramy na fortepianie, tak, prawda? Teraz mojego kciuka nie widać, bo on jest schowany. On ma się biedny ruszać pod tymi palcami. Więc mój kciuk i tak jest dość mocno wyćwiczony, ale nie jest to rzecz łatwa. Więc są ćwiczenia różne, czy można i czy tak ćwiczyć, czy z takim kciukiem można na przykład o tak sobie ruszać palcami, troszkę tu wtedy boli, żeby ten kciuk był właśnie taki, nie przeszkadzał w tym. I ta etiuda, właśnie to jest nadrzędny i podstawowy problem techniczny tej właśnie etiudy. Pokażę Państwu teraz z bliska. Oczywiście ćwiczeń na podkładanie kciuka są setki, jeśli nawet nie tysiące w literaturze pedagogicznej fortepianowej. Pokażę Państwu, o co w ogóle tutaj chodzi już na klawiaturze. Po pierwsze, tak jak mówiłem, tu jest kciuk i gramy i podkładamy. Tak, pokażę jeszcze drugą ręką, bo to może będzie lepiej widać. I tak wygląda właśnie ta etiuda, cała jest zbudowana. Ćwiczenie na podkładanie kciuków mamy bardzo dużo, ale najczęściej są one znów bardzo nudne, bo to mogą być ćwiczenia typu na przykład tutaj, przepraszam, tutaj. I tak dalej. Może być. Kciuk można podkładać pod palec trzeci, prawda? Czyli ten. Albo czwarty, co jest troszkę trudniejsze, bo on jest dalej od kciuka. I to jest dosyć trudne. I jak popatrzymy na tą etiudę i na prawą rękę, to proszę zobaczyć, co prawa ręka ma do zagrania. Cały czas. Tutaj, gdy schodzimy na dół akurat, to zamiast jakby kciuk zostaje, a my nadkładamy palec nad kciuk, a gdy idziemy do góry prawą ręką, to wtedy podkładamy kciuk pod. A więc. O, i teraz muszę przełożyć, prawda? I teraz przy niewprawnej technice to wywołuje oczywiście nierówność. I problem tej etiudy polega właśnie też na tym, żeby to było wszystko wyrównane, bo jeżeli my zmieniamy pozycję, to może się wkraść nierówność dźwiękowa, czyli jakby. Tego typu problem oczywiście u początkujących, którzy zaczynają tą etiudę albo nie mają dobrej techniki tej właśnie podkładania kciuka, występuje dosyć często. I najlepszym ćwiczeniem na to z mojego punktu widzenia i doświadczenia to jest ćwiczenie tego wszystkiego taką samą artykulacją, czyli takim non legato, takim jakby drapaniem, ja to nazywam drapanie klawiszy, bo wtedy mamy każdą nutę taką samą, czyli mamy po prostu równość, prawda? Przez miesiąc sobie ćwiczyć. Na pewno pomoże. Cóż, oczywiście to jest pierwsza trudność, ale nie ostatnia. Mówiłem o trudności tempa. Tempo oczywiście jest tutaj bardzo, bardzo szybkie. Chopin pisze tempo następujące. Już Państwu spieszę pokazać tempo chopinowskie. To jest tempo na półnutę, a więc uwaga. Mi się wydaje, że jak zagrałem Państwu za pierwszym razem, to odrobinkę szybciej. Ach, zły ja, za szybko zagrałem. Poniosło mnie, cóż zrobić. Etiuda jest bardzo łatwa do poniesienia, że tak powiem, bo
jak Państwo słyszycie, ona brzmi tak lekko, tak zwiewnie, tak jest pełna takiej zabawy, takiej właśnie takiego błyskania jakimiś światełkami, prawda, i jest dość skoczna, radosna i tak dalej, więc łatwo się dać ponieść, ale nie jest to dobry pomysł, bo dalej się dzieje bardzo dużo jeszcze trudniejszych rzeczy niż sam początek. I jeszcze jest jeden tutaj problem i jeden bardzo ważny problem i ważna trudność, którą ta etiuda przedstawia pianiście, mianowicie całkowita niezależność rąk i ich koordynowanie ze sobą. Bowiem ręce tutaj grają zupełnie coś innego. Tak jak w etiudzie C-dur, bo to jest bardzo ważne teraz, chcę wrócić do tej myśli o pierwszej etiudzie, porównując ją z etiudą ósmą. W etiudzie numer 1 nie mieliśmy podkładania kciuka. Tak jak Państwu wspominałem, jeżeli Państwo oglądaliście, że ten kciuk nie był podkładany. On w ogóle tego nie było. Nie istniał ten problem. Chopin był bardzo mądry. Bo to nie można za wcześnie wprowadzać. Natomiast druga rzecz, nie było koordynacji rąk, bo lewa ręka trzyma długie nuty. Kolejny problem z głowy, można by powiedzieć, prawda? Tutaj lewa ręka ma właściwie bardzo ważną treść muzyczną, muzycznie bardzo ważną, ponieważ motywy, które ona pokazuje na samym początku, w części A, w pierwszym temacie, będą się przewijały przez całą etiudę. I ona daje nam właśnie charakter i treść. Treść taneczną, taką podskakującą. I właśnie w tych podskokach jest ukryty diabeł. Jak to się mówi, diabeł tkwi w szczegółach. Właśnie chodzi tutaj o te szczegóły. I teraz Państwu wytłumaczę kolejną trudność tej etiudy. Posłuchajmy kawałka lewej ręki samej. Lewej trzeba się też samej znakomicie nauczyć, bo tutaj nie ma szans nawet, żeby ona była uzależniona od prawej, to w ogóle o tym nie ma mowy, ponieważ to są kompletnie dwie niezależne istoty w tej chwili, w tym utworze. Posłuchajmy jeszcze raz i skupmy się na rytmie, a zwłaszcza na tym takim charakterystycznym rytmie długa, krótka, długa. Pam, pa, pam, pam, pa, pam. Ta-dam! Tu jest jeszcze druga ta nuta, którą bardzo rzadko w wykonaniach pianistów słychać. Przepraszam? Zazwyczaj słyszymy a tam jest i to jest ten szczegół diabelski, można by powiedzieć. Otóż, proszę Państwa, proszę sobie teraz spróbować wyobrazić, ja wiem, dla Państwa nie muzyków to jest abstrakcja, o czym ja mówię, ale mimo wszystko spróbujmy skoordynować ręce w tempie zabójczym takim. Taka, 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 taka. To są cztery nuty. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy, cztery. Taka, 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 taka. Skoordynować rękę lewą, która musi zagrać jednocześnie z prawą nutę pierwszą z tych czterech i czwartą. Tak? Mamy ta, 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 ta. Zagram sobie to wolniej. Ta, 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 ta. To jest prawa ręka, a lewa musi zagrać pam, pa, pam, pam, pa, pam. Tak? I to jest, proszę Państwa, koszmar. Żeby to skoordynować jednocześnie, przy czym jednocześnie udawać, że to jest bardzo proste, że się tym bawimy i tak dalej. Oczywiście rozpoczynamy w wolnym tempie. Prawda? I w wolnym tempie to jeszcze nie stanowi takiego problemu. Teraz uwaga! 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 A więc palce, mamy ich 10, po 5 w każdej ręce, muszą dokładnie wiedzieć, który z którym ma zagrać jednocześnie. Tego musimy my ich nauczyć. Etiuda bardzo rozwija koordynację rąk, niezależność rąk, mózg,
myślenie i tą taką swobodę. Jeżeli pianista gra tą etiudę znakomicie, w szybkim tempie, wszystko jest dobrze, wszystko słychać, lewa ręka prowadzi temat, prawa gra bardzo lekko, ze znakomitą artykulacją, gdzie słyszymy każdą nutę. Jak to mój profesor Stomper mawiał, jakbyśmy kijem po sztachetach płotu przejeżdżali. Prawda? Taka artykulacja powinna być. Kijem po sztachetach, on mówił. To musi być takie, wiecie państwo, tak, 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 właściwie posłuchajmy sobie samej prawej ręki dla zabawy, bo myślę, że tego się na nagraniach nie słyszy. Na konkursach chopinowskich też nikt prawą ręką samą nie gra, bo przecież by go wyrzucili od razu. Więc posłuchajmy kawałka, co tutaj prawa ręka ma. Jaki ma akompaniament, bo to jest właściwie akompaniament. I tak dalej, można się bawić. Ja tak ćwiczyłem dniami, tygodniami, żeby osiągnąć jakąś swobodę. Oczywiście jeszcze mnie czeka dużo pracy, bo szczegóły, wiadomo, jest to wszystko bardzo ważne, zwłaszcza do nagrania płytowego. Tam już nie ma żartów. Te wideo nie są po to, żebym się tu popisywał przed państwem, jak ja te etiudy gram, tylko po prostu wchodzimy głęboko w treść. I wierzę, że państwo mi wybaczą pewne jeszcze jakieś drobne niedoskonałości, bo muszę zrobić wszystkie etiudy, a to jest po prostu niełatwe. Tym niemniej, tak właśnie, właściwie można powiedzieć, że na tym kończy się trudność tej etiudy, ale jeżeli ktoś myśli, że tu tylko prawa ręka jest trudna, to się myli. Ona na początku przez pierwszą minutę etiudy jest tylko prawa, ale później w części środkowej, którą zaraz omówimy oczywiście szczegółowo, mamy lewą rękę, która również musi tak samo sprawnie i szybko grać. Tyle, że lewa ręka nie ma podkładania kciuka właściwie tutaj. Lewa ręka musi po prostu bardzo szybko grać i rozpoczyna się wszystko od właśnie w środkowej części. I zwłaszcza następnie tutaj dalej. Także lewa ręka ma też tu co robić w części środkowej. Dobrze. A teraz analiza formalna i porozmawiamy o treści. Tak jak już wspomniałem, charakter jest bardzo łatwy do opisania, do odczuwania. Tutaj nie ma żadnych rzeczy skomplikowanych. Treść jest w ręce lewej. Prawa daje właśnie ten charakter błyskotliwy. I jak kształtują się frazy? Bo etiuda jest oczywiście, tak jak na Chopina przystało, tak jak Chopin zawsze tworzył, napisana po prostu jako budowa okresowa tak zwana. Czyli mamy tutaj standardowe zdania muzyczne. Tyle, że one są dosyć rozbudowane, dlatego ta etiuda jest w tak szybkim tempie, ponieważ nie można jej grać wolno po prostu, bo wtedy te zdania będą zbyt długie. To jest problem. A więc poprzednik prezentuje się następująco. Wszystko rozpoczyna się od tylu, takiego ptaszkowatego śpiewu. Ptasiego, przepraszam. Ptasiego śpiewu. Tutaj trzeba mieć dobre palcowanie, czyli dobre palce sobie wymyślić. Każdy pianista do swojej ręki. Żeby gramy tryl, ale palce muszą się zmieniać. To znaczy, to nie może być cały czas grane tymi samymi palcami, przynajmniej w moim przypadku. Bo wtedy dobra jest artykulacja tego trylu. Ja używam 2, 3, 4... czterech palców, proszę państwa, do tego celu. Czterech. Nie dwóch, tylko czterech. A więc jest to bardzo ciekawe. No i potem rozpoczynamy już właśnie poprzednik. Posłuchajmy poprzednika. Roztańczona, rozskakana lewa ręka i prawa, która w pewien sposób akompaniuje, popisuje się techniką.
poprzednika. Jeszcze raz, wolniej, bo wiem, że to jest strasznie szybkie tempo. Uwaga! I teraz tutaj mamy te fanfary. Te fanfary to jest druga część tego pierwszego zdania. I oczywiście następnik, jak to następnik chopinowski, rozpoczyna się tak samo, a więc pierwsza część będzie dokładnie taka sama. Część druga będzie inna, ponieważ będzie miała też będą fanfary, ale po nich będzie modulacja do tonacji molowej. To jest bardzo ciekawe w tej etiudzie. Na pewno część Państwa to słyszy, jak ją słucha, że w pewnym momencie pojawia się to samo, co na początku, ale jakby ciemniejsze w tonacji molowej. I właśnie następnik ma za zadanie zmodulowanie, czyli przejście do nowego świata, do świata tonacji molowej. Posłuchajmy tego następnika. Przepiękna harmonia. I tu, proszę Państwa, to jest tonacja molowa. I rozpoczyna się drugi okres muzyczny tej etiudy, a właściwie w pewnym sensie, znaczy, no, nie można tego jeszcze nazwać częścią środkową, chociaż kusi mnie, żeby to już nazwać częścią środkową, ale jednak jeszcze tego nie zrobimy. Dlatego, że Chopin tutaj stosuje pewien taki zabieg kompozytorski, dość nietypowy dla niego, nieczęsto go stosuje. Otóż w przypadku tej etiudy postanowił wprowadzić tylko w tonacji molowej tą pierwszą część poprzednika, czy następnika też, pierwsze zdanie, zrezygnował już z fanfar, zrezygnował zupełnie z tego i zamiast tego rozpoczyna już jakby doklejanie, można powiedzieć, doklejanie się do części środkowej. Dlatego można to by tutaj z punktu takiego formalnego punktu widzenia rozpatrywać dwojako. Można stwierdzić, że ta molowa część już rozpoczyna w pewnym sensie część środkową, ale ja wolę jednak zrobić to w ten sposób, że najpierw mamy tutaj właśnie tak jakby część A1, właśnie to jest dobre określenie, molową. Państwa, proszę posłuchać, co się dzieje zamiast fanfar. W pewnym sensie są te fanfary w lewej ręce, ale one są zupełnie inaczej skonstruowane. Posłuchajmy. Pam, 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 tak? I potem drugi raz to samo. I potem mamy takie, już mamy popis techniczny dwóch rąk. A więc wsłuchajmy się już jeszcze raz w całą tą część A1. I teraz proszę posłuchać. To, co tutaj słyszymy,
słyszymy, to jest po prostu jeden wielki bałagan. Oczywiście, no nie, znaczy nie powinien to być bałagan, to mamy bardzo szybkie nuty, ale dla naszego ucha, jeżeli nie jesteśmy muzykami, to słyszymy po prostu mnóstwo nut, wielka energia, wielka wirtuozeria, bardzo szybkie palce. Wow, jak to się mówi, niesamowita technika, prawda? Ale tak naprawdę, co my tutaj mamy? Mamy tutaj... proszę Państwa, uporczywie powtarzany jeden schemat melodyczny. Cztery nuty tylko. I teraz chciałem Państwu odsłonić już wszystkie karty. Otóż ten schemat czterodźwiękowy to jest taka malutka cegiełeczka czterech nut takich właśnie, które są trzy obok siebie i potem jest skok o dłuższą, większy dystans. Ta cegiełeczka, te cztery nuty, proszę Państwa, mamy ją już na samym początku i ona właściwie dominuje tutaj. Jest praktycznie cała etiuda posklejana z takich malutkich cegiełeczek, takich klocków. One wszystkie są do siebie bardzo podobne. One są praktycznie prawie takie same. Czyli etiuda jest skonstruowana, zbudowana z jednego materiału. Czterech dźwięków. To Beethoven byłby dumny. Czy tak jest naprawdę? Posłuchajmy kawałka początku. Cztery nuty. Następne te same. Te same. A potem do góry. One są po prostu odwrócone do góry nogami. Czy to nie jest genialne? No jest. Posłuchajmy jeszcze raz. Cztery, 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 cztery. I to jest cały czas w części A. A więc to, co się dzieje dalej, właśnie Chopin te cztery nuty bierze i teraz mamy wspaniałą rzecz. Prawej ręce mamy je w oryginale, a więc z góry na dół. W lewej ręce mamy odwrócone do góry nogami. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy. Razem to brzmi tak. Cały czas. Tutaj nagle ręce się zamieniają. Coś niesamowitego się dzieje. Oczywiście bardzo trudno to wysłyszeć w szybkim tempie. Ja to wiem. Ale mimo wszystko posłuchajmy tego tutaj w tym miejscu. Nagle lewa ręka gra oryginał klocka, a prawa odwrócony klocek do góry nogami. A więc jeszcze raz w wolnym tempie to zejście z góry. Odrzucenie. I tutaj się zaczyna, proszę Państwa, część kolejna, można powiedzieć. Kolejna fraza, nazwijmy to w ten sposób, części środkowej, bardzo nieprzyjemna do grania, niewygodna dla dłoni. Bowiem mamy szeroką odległość między środkowym palcem a tym ostatnim palcem. Jest to bardzo nieprzyjemne, niewygodne, ale rozciąga rękę bardzo wspaniale to, ten cały fragment. W każdym razie tutaj chciałbym wprowadzić, proszę się teraz skupić, bo wprowadzamy dzisiaj nowy termin. Możliwe, że ja go już używałem, ale dzisiaj będę to robił bardzo świadomie i już chciałbym, żebyśmy wszyscy zapamiętali ten termin, mianowicie progresja. Progresja w muzyce pojawia się wtedy i oznacza taką jakby podróż jednego motywu w jakimś kierunku. Niekoniecznie, wbrew nazwie, musi to być kierunek do góry. Bo jak progresja, progres, to oznacza, prawda, że coś się rozwija. I faktycznie tutaj będziemy mieli taką progresję do góry, tak zwaną wznoszącą, ale może być też progresja opadająca, którą notabene mieliśmy tuż przed chwilą. Bowiem te cztery nuty i teraz niżej, i niżej, i niżej. To jest progresja. Mi się wydaje, że ja kiedyś o tym dawno temu mówiłem, ale może nie wszyscy Państwo pamiętacie, tutaj warto to przypomnieć, bo ta progresja ma na celu Bach, przepraszam za dygresję, ale Johann Sebastian Bach
bardzo często, praktycznie w każdym utworze używał ich bardzo dużo. Ponieważ ona ma na celu budowanie napięcia albo ewentualnie rozluźnianie napięcia. Gdy słyszymy coś kilka razy to samo, ale coraz wyżej, to się aż podnosimy, prawda? I o to tutaj chodzi. Teraz ta progresja, ona jest w prawej ręce oparta, jakby ten motyw, który będzie powtarzany, to jest taki motyw. Do góry i na dół, to jest notabene też początkowy klocek, trzy nuty, tutaj jest odwrócony i potem z góry. I teraz proszę posłuchać tej progresji, jak ona wygląda. Wyżej. 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 Cztery razy. I później co się dzieje? Chopin wyciąga tylko pierwszy klocek i z tego klocka robi znów progresję. Posłuchajmy. I tymi progresjami właśnie mieliśmy to trzy progresje. Pierwsza schodziła z góry na dół, prawda? To... Proszę Państwa, Chopin nie byłby Chopinem, gdyby nam czegoś jeszcze tutaj nie zaserwował. Otóż, co ma lewa ręka, gdy prawa męczy się z tymi progresjami, zwłaszcza z tą długą? Posłuchajmy. Tam, ta, tam, pam, to jest początek. Proszę Państwa, tak i tak, jeszcze raz tak. Chopin bierze motyw z początku lewej ręki i tutaj w środkowej części go nam prezentuje. A więc jeśli chcemy słuchać tej etiudy świadomie, to w tym miejscu włączmy sobie lewe ucho dla lewej ręki. Posłuchajmy. Się pojawia problem z koordynacją, prawda? Znów z niezależnością rąk i tak dalej. I dalej mamy progresję. I od tego miejsca po tej progresji, proszę Państwa, rozpocznie się już łącznik do repryzy, czyli do powrotu części A, czyli początku etiudy. Jest on napisany wspaniale, bo Chopin uporczywie, obsesyjnie powtarzać będzie te cztery nuty, którymi rozpoczyna się etiuda, po czym nagle zupełnie niespodziewanie nagle staniemy na początku etiudy. Nagle ta etiuda się rozpocznie na nowo. Tak jakby z biegu. Tak by to trzeba było powiedzieć. Posłuchajmy tego fragmentu. Czyż to nie jest wspaniałe? To miejsce jest moje ulubione miejsce właściwie w tej etiudzie. To jest moje ulubione, ponieważ właśnie dlatego, że jest to tak niespodziewane. Jeszcze raz to zagrajmy troszkę wolniej. Tutaj się pojawia jakaś groza przez chwilę. Ten w ogóle dla mnie to jest coś, ja mam takie wrażenie w środku, jakby się ziemia, proszę Państwa, tutaj jakby w ziemi się nagle ziemia pękła i rozszerzyła się i jakaś otchłań wielka się pojawiła. Tak na mnie działa ta harmonia. Ta harmonia, którą tutaj Chopin nam daje.
jakaś wielka otchłań. Ona jest właśnie po tych fanfarach i ona kończy ten poprzednik i wprowadza nas do kody. I jak Państwo sobie przypominacie, ja na początku filmu mówiłem o tym, że tuż przed kodą jest jeden moment, gdzie prawa może odpocząć. To jest właśnie tutaj, zaraz po tej otchłani. Posłuchajmy jeszcze raz. Ale to tylko było złudne, bo prawa zaraz musi znowu zacząć. I tutaj ma bardzo skomplikowaną linię melodyczną, bardzo pokręconą, ale też jest to, proszę Państwa, akompaniament. Można nazwać to taką długą kodą. Jest to koda, w której jednak lewa ręka ma cały czas motywy z początku utworu. I ona prowadzi śpiewną melodię właściwie, która jest taka niewinna, na zasadzie takiej, że ukrywa tę prawdziwą trudność prawej ręki. Na tym polega zresztą ta etiuda. Ona nie powinna brzmieć na trudno, prawda? Tylko właśnie na piękno. Posłuchajmy tego teraz. Wsłuchajmy się w lewą rękę. Kończą etiudę? Nie, jak oczywiście, jak jeśli Państwo znacie etiudę, a wątpię, że jest ktoś z nami, kto jej nigdy nie słyszał, chociaż jeśli jest, to proszę się ujawnić, zazdroszczę w pewnym sensie. Tutaj mamy niesamowitą niespodziankę. To jest takie właśnie na zasadzie uśpić wszystkich. Żeby nagle, nie wiem, z bata, ciach, prawda? Te kaskady dźwięków dwoma rękami grane i niezwykle wirtuozowskie zakończenie etiudy. Posłuchajmy. I tak właśnie kończy się ta etiuda. A więc, proszę Państwa, koda jest bardzo piękna. Można spróbować posłuchać samej lewej ręki, żebyśmy wiedzieli dokładnie, jak ona brzmi, bo prawa faktycznie się narzuca. Wszystko uspokaja. Prawa ręka ma bardzo, bardzo takie girlandy właśnie. Niezwykle, jest przepięknie jest to napisane. Ja się czasem zastanawiam, jak to gram dużo. Jakaż to wyobraźnia kompozytora była, że w takim szybkim tempie był w stanie stworzyć akompaniament, czyli tak naprawdę ukrył. W 99%, jeśli nie w 100, w 99%, no zostawmy tą furtkę, bo nigdy nie wiadomo. Etiud na prawą rękę. Mamy do czynienia z tym, że lewa tylko akompaniuje, a prawa się produkuje, a tutaj jest zupełnie na odwrót, proszę Państwa. A więc znów Chopin, który w pewien sposób jest taki przekorny, nazwijmy to. A więc dla przypomnienia, przejdźmy jeszcze raz przez tą etiudę. Trudności już znamy, podkładanie kciuka. Lewa ręka prowadzi, część A, poprzednik. Następnik.
Fanfary, ale inne. Pierwsza progresja z góry na dół, opadająca. Druga progresja i w lewej melodia. Trzecia progresja. Łącznik do początku. I kiedy początek? Kiedy? Już! I teraz, proszę Państwa, to jest ten fragment. Z tą otchłanią. Koda. Słuchamy lewej ręki. Usypiamy. Dobranoc. Cóż, świetna zabawa, granie tej etiudy, jak już się ją wyćwiczy oczywiście. Ale no, ćwiczenie jej z zabawą nie ma nic wspólnego. Tylko cel, który gdzieś tam jest na horyzoncie, daje motywację do tego, żeby nad nią żmudnie, codziennie pracować. Dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Dobranoc.